jestem i witam z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj ze mną Monika. Hejo! W końcu udało nam się razem zebrać, żeby zrobić kolejny odcinek Pancake Art Challenge, czyli rysowanie ciastem naleśnikowym. Jak się z tym czujesz? Ja się mega cieszę, ale jak zobaczyłam, co my będziemy musieli odtwarzać. Słuchajcie, nie może być inaczej, na pierwszy rzut idzie to. I nie ukrywam, jest to trochę hardkorowe, bo moglibyśmy zacząć od jakiegoś, wiesz, różowego serduszka. No właśnie, myślałam, ale... że to mi na początek do czegoś pomarańczkę czy coś, a tutaj... Nie, słuchaj, starałem się dobrać emoji pod ciebie, żeby były takie, wiesz, dziewczyńskie i w ogóle fajne, więc to jest jedna z trudniejszych, ale stwierdziłem, że zaczniemy trudno, to później będziesz miała takie, że o kurde, ale to łatwe jednak. Ej, dobry pomysł. No? Więc nie jest źle, zaczynamy i mam nadzieję, że wyjdzie nam całkiem fajnie, także trzymajcie kciuki i oczywiście wbijajcie na nasze Instagramy, u mnie na stories będzie ankieta, więc tam głosujecie, kto narysował lepiej daną emoji. Zaczynamy? Dobra, ale tu masz wszystkie kolorki. Okej, i to jest na czas czy nie? Nie, to nie jest na czas, ale jest tak, że nie możesz cofnąć swojego ruchu. Dobra. Czyli jak coś spierdzielisz, to koniec, to zostaje. Dobra. Are you ready? Tak. Dobra, to ja zaczynam. Ja ci nie będę nic podpowiadać. Dostałam podpowiedź, żeby od konturu zaczynać. Tutaj jest za kulis, więc... No i lecimy. Może ja jestem najgorsza w takich rzeczach, ci powiem szczerze. Ej, nie jest źle, myślę, u mnie tak aż bardzo. U mnie właśnie jest. Ej, nie jest coś źle, co zrobiłam z tym. Ej, ale u ciebie to wygląda przynajmniej, no nie wiem. Ej, a, o nie, bo on ma jeszcze oko. Ja pierdzielę. Kurde, ale wiesz co, bo ja tutaj, bo ty zrobiłeś tą szyję tak fajnie, a patrz co ja tu odwaliłam, co ja że ma taką szyję. Ej, dobra, nie wygląda to najgorzej. Jak kaczka teraz wygląda. Pamiętaj, że... Czy dałaś oko na różowe, czy nie? Bo pamiętaj, że jak odwrócisz, to nie będzie go. No to tego mi nie powiedziałeś! No ja ci nie mogę odpowiadać, a za kulisnik już nie powiedział o tym. Kurde. Powiedzieli ci tylko o obrysie. Czekaj, to ja to trochę do środka włożę. O, myślę, że tak będzie... No i super. O, dobra, zdziałbym to trochę lepiej, jest teraz. Kurde, teraz jak pelikan to wygląda u mnie. Dobra, ja skończyłem. Ja nie mam w ogóle umiejętności artystycznych, chciałam tylko dodać. Ale to dobrze, bo ja też w ogóle nie umiem rysować, więc jakby, wiesz, tutaj mamy wyrównany challenge. Kurde, dobra, nie jest najgorzej. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, tak, jesteśmy przy flamingu i to się musi usmażyć, to ja ci chcę zadać pierwsze pytanie. Dobra. Czy planujesz jakiś nowy produkt? Bo widziałem ostatnio, że zrobiłaś swoją linię tutaj ubrania i w ogóle flamingi te sprawy, więc teraz jestem ciekawy, czy coś dalej takiego, wiesz, na półki sklepowe. Na razie skupiam, jeżeli chodzi o półki sklepowe, jeżeli chodzi o stacjonarne produkty, to są w planach, no. Ale jeszcze to nie jest na takim etapie, żeby coś tutaj mówić, a jeżeli chodzi o kolekcję u mnie w Mones, to mogę zdradzić, że każda kolekcja będzie tematyczna, czyli teraz było Flamingo by Mona, a później będzie na przykład... Dobra, nie chcę mówić, żeby nie powiedzieć. Tak. No i jakby będą tematyczne kolekcje po prostu, co jakiś czas się pojawiały, więc za niedługo kolejna. Okej, okay. Czekamy, czekamy. Myślałem, że więcej coś zdradzisz, że powiesz, wiesz, tutaj wygadasz się ze wszystkiego. Będzie jedna kolekcja, już jest już zaplanowana kolekcja z pewną influencerką i będzie to kola i będzie mega mocny, uważam, więc wyczekujcie. Ej, dobra, ja swój przekręcam. Kurde, no ej, bardzo nie jest ładne. Źle, ale faktycznie jest czerwony teraz. Ej, dobra, twój naprawdę wygląda dobrze. No chyba możesz przekręcać. Tak? No, myślę, że już się nic z nim nie stanie. Ja swój przekładam na talerzyk. Uwaga, naprawdę. Ej, cute wygląda. Po tej stronie wygląda lepiej niż z tamtej. No, i oni dobra. Oceniają. Tak, dobra. No będziesz oceniana. 3, 2, 1, taram! Halo goście, prosimy powiedzieć. Właśnie, ocenka. Ej, mocne. Nie wygląda to źle. Nie, jest podobny, wygląda tak jak flami. O, nie wygląda jakby miała garba. No bez kitu, troszeczkę. Tak? Ej, to ocenka od 1 do 10. To wynik ma na pewno lepszą szyję taką. Tak, do mnie. Czy ja wyszła? Mało rozmowni nasi goście tutaj w studiu, nie chcą nam powiedzieć, no trudno. Piszcie w komentarzach. 7. Dokładnie. Ja myślę, że takie mocne 8 bym nam dał. Ja to też. Było trudne emocje. Nie zadajcie, 7 nie zdać. 7 było okej, też tak myślę. Ale chamsko. W komentarzach piszcie 8. Dziękujemy. Czas na rundę drugą. Czy jesteś gotowa? No. Jak myślisz, co to może być? Coś, co kojarzy mi się znowu z tobą. Coś czerwonego? Płomień? Nie. Obraz? Szminka. Bo tak mi się skojarzyło, że ty miałaś zawsze na tych zdjęciach i na teledysku chyba pierwszą czerwoną taką mocną szminkę. Tak. Więc stwierdziłem, że dzisiaj otworzymy szminkę dodatkowo. Ej, to jest fajne. No i wygląda na proste. No. No dobra, ale czekaj, zmniejszę ci, żeby ci nie spaliło. To jak będziesz rysować, to ja ci od razu zadam kolejne pytanko. Dobra. Bo ostatnio widziałem, że się pojawiły pod w sumie ostatnimi filmikami twoimi, bo tak ciśniesz teraz YouTube'a mocno. Komentarze, że
porównują cię do MrBeast'a albo do Czajnika. I jak się na to zapatrujesz? W sensie, czy chcesz dalej cisnąć właśnie ten format, żeby to tak szło fajnie? Czy jednak ci się nie podoba to porównywanie? Wiesz co? Podoba mi się, nawet co to powiedziałam na jakimś odcinku, że o, ja teraz jestem polski MrBeast i damski Czajnik. Wiesz co? To jest moja, myślę, chwilowa zajawa, bo ja nigdy nie chciałam być, wiesz, top 1 na YouTubie i ogólnie to nie jest mój taki priorytet, jeżeli chodzi o działanie w social mediach, ale wiesz co, podoba mi się to i cieszę się, że ludziom się podoba to, co tworzę, bo miałam taką obawę, że kurde, że wydaję tyle pieniędzy na filmy i nie wiadomo, czy to się przyjmie, czy ludziom się to w ogóle będzie chciało oglądać, ale myślę, że idzie mi całkiem nieźle, także na razie będę to na pewno kontynuować. Czyli robienie gigantycznych rzeczy. No tak, to jest mój plan. Fajnie, bo w sensie jest mało twórców, którym się chce to zrobić finalnie, więc jak już ktoś to zrobi, to się przyjemnie ogląda i fajnie to wygląda zawsze. No. Ciekawe połączenie. Ale wiesz, jak zmieszasz ten czerwony z białym, to będzie ci różowy, tak jak masz tam obok. Ale poczekaj, bo ja to wiesz, jakby mam rozkwinę. Okej, to jest większa wizja. Tak. O, i teraz chwilę czekam i dopiero nakładam ten. Okej, no dobra. No. Boże, może się uda. Ambitnie. Moje jest perfekcyjne, ja wam mówię. Jak to odwrócę, to zobaczycie, że wszyscy powiecie wow. Nie przyznaję się do tego. To nie było moje. Ej, dobra, teraz nie będziemy robić oceny publiczności, bo nie jest to w ogóle konieczne. Myślę, że wyszło zajebiście. Ale wiesz co, ja nie chcę na razie się tak śmiać, bo w sumie to nie wiadomo, co mi wyjdzie z tego, jak twoje to białe... Twoje ma bardzo mocarną podstawę. No. Ej, nie, ja to muszę pogrubić nie, jednak. Nie, ja cię muszę rozproszyć, żebyś to w ogóle nie wiedziała, co robić, bo za bardzo się starasz. Kolejne pytania, lecimy. Dobrze. Jak długo zamierzasz mieszkać w Team X? Bo jesteś osobą, która mieszka chyba najdłużej, nie? Tak, i Karol, i Julka w sumie. Tak, no ale oni są w domu Y, to jest w ogóle inny Karol dział. Karol nie. Ale Karol nie dodawał coś ostatnio na story, że gdzieś planuje uciec? Tak, Karol się będzie przeprowadzał zaraz, ja też się będę przeprowadzać zaraz. Mhm. Do pewnego, w ogóle niedaleko domu X, tak naprawdę, mogę wam to zdradzić. Zakorzeniłaś się tam po prostu. Tak, więc cieszę się, bo prawdopodobnie będzie to, a nie powiem wam. Nie powiem. Musicie śledzić. Musicie wbić na mój Instagram. Więcej informacji oczywiście na moim Instagramie. Wiecie gdzie? To przysmażamy ci. Możesz przekręcać. Dobra. 3, 2, 1. Czekaj. Coś tak, nadal wygląda to lepiej niż moje, ale to cieniowanie... Trochę nie wyszło. Ale całkiem ciekawe, że tu się ten różowy trochę łączy tak... Tragicznie to wygląda. No dobra, może troszeczkę lepiej niż twoje, na ale tak lepiej. Czy tak tragicznie. Dobra, pokazujemy. Uwaga. 3, 2, 1. Nie jesteśmy dumni ze swoich dzieł tym razem. Jest podobieństwo jakieś. Ja bym powiedział takie, jeżeli chodzi o tą kategorię, to 2 na 5. Ja też. No. Myślałam, czyli na będzie... 10 tak 4 jeszcze bym dał. Ej, ale zobacz, bo o dziwo to było trudniejsze niż ten sam. No, właśnie nie wiem czemu. A nie widzicie pozory? Bo tutaj te cienie, to wszystko kwestia. Tak, cienie. Tak. Mhm, nie patrzę na to. Lećmy dalej. Trzecia runda. Tym razem tylko kartka. Możemy lecieć. Ja i w ogóle mamy idealny kolor. Jest identyczny. Ja to pokażę jeszcze, patrzcie na to. Jazda. Nastała cisza. No, to teraz ja mam pytanie. O, tego się nie spodziewałem. Kiedy ty wydajesz nowy produkt? Bo ja wiedziałam, że ty dużo do sklepów wprowadzasz. Właśnie teraz widziałam, że watę masz. Tak. Miałeś tak, te z tym BS, to nie? Tak, z BS-em działamy też już od 2 lat w sumie. I to cały czas leci. Generalnie z takich nowych, no to teraz będę mieć największy w ogóle w życiu drop, bo będzie aż 21 produktów pod koniec kwietnia, początek maja. Ale są to produkty, które niektóre już były, a niektóre po prostu są jako dodatek, więc to nie jest nic tak mega nowego. Okej. Okay. W każdym razie no pracuję też nad nowym smakiem waty cukrowej. Ty masz najlepszą wadę cukrową, chciałam ci tego właśnie powiedzieć. Właśnie dzisiaj ci dam oczywiście wychodne, bo mam, więc planuję nowy smak, no bo jakby nie ukrywam, że ta wata jest super i to jest coś, co jest takim moim dzieckiem totalnie, bo zrobiłem to sam. To jest chyba twój pierwszy produkt. Tak, to był mój pierwszy, który zrobiłem sam, swoje pierwsze zarobione pieniądze prawie całe zainwestowałem po prostu w watę cukrową, więc jakby chciałbym to dalej cisnąć. No teraz jakby wiadomo, pomaga mi przy tym też Yammers, bo dzięki nim się udało to w końcu wprowadzić do sklepu. No i chciałbym to pocisnąć, więc to tyle z moich
nowości. Fajnie, no. Ten, jakby, ja pamiętam jak pierwszy raz, jak ty zrobiłeś watę i najpierw do sklepów internetowych tak, prowadziłeś. No. I też wysłałeś chyba paczki, ja wtedy ją spróbowałam i mówię, kurde, to nie są te takie waty, te takie najtańsze z tych sklepów, wiesz które? Tylko mówię, kurde, no jest taka różnica, że ja bym się nie spodziewała, że w wacie może być taka różnica. No właśnie, ja też tego trochę nie rozumiem, bo tutaj mogę tak odrobinę zdradzić, że ta wata, którą kupujemy normalnie w sklepach, która jest taka średnia, no, to jest ta sama fabryka, bo w Polsce jest jedna fabryka waty cukrowej. Co ty gadasz? Tak, nie wiem czemu oni sprzedają taki shit, jak można ją zrobić o wiele lepszą. I ja tutaj miałem dużo próbek, gdzie próbowałem, mówię, ma być bardziej puszysta, ma być lepsza, mocniejszy smak i da się to zrobić normalnie. No bo wiedziałeś też, że to jest twój produkt, więc się tak postarałeś, żeby... Też zauważyłem, że na rynku waty cukrowe mają bardzo brzydkie opakowanie, takie, że nie starają się, a jak zrobisz coś jednak bardziej kolorowego, fajnego, plus jakby też nie ukrywam, mamy duże zaplecze, jeżeli chodzi o publikę, więc jesteśmy w stanie to bardziej rozpromować w internecie, no to działa wszystko, więc Biedronka jest zachwycona, ja się cieszę, bo w końcu ktoś docenił i wziął to na półki sklepowe, no bo przez 3 lata mi odmawiali, bo mówisz, że za dużo cukru. Tak? Tak, no dziwne, że w wacie cukrowej jest 100% cukru, wow, no. Więc w końcu się udało. Ty czemu tak ty? Bo wziąłem na maksa maszynkę, mogę się też trochę zwiększyć, bo szybciej. Dobra. Dobra. Nie, no moja ma nawet ładny kształt. No nie, no twoja wygląda uroczo. Wygląda jak taka kokarda na włosy. Ale znowu te szare może zepsuć. Też dałem. Więc jesteśmy w tym razem po prostu. No jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie nam razem. No i tyle. Przerwa na reklamy. A ja chciałem wam jeszcze tylko przypomnieć, że w Biedronce znowu są dostępne moje waty cukrowe za 5,99, także koniecznie biegnijcie do Biedronki i przetestujcie sobie, jest smak guma balonowa oraz smak truskawka. Obiecuję wam, jest to najlepsza wata cukrowa, jaką dostaniecie w polskich sklepach. Ja myślę, że już. Możesz przekręcać, no. Może nie. Pokaż, czy zaczął się, czy też z tego schodzi bez nadziei. Nie, twoje chyba git, no. Zjarała się. No. Niewiarygodne. O nie! Mam beżową. I to jest zielone te szare. Fu! Najgorzej. Płoń! Zwiększam ci na maks. Nie! No! Dobra. Ej! Jest okej, ale jest lepsza od twojej. Tak chciałam tylko tutaj napomknąć. Dobra, kończymy odcinek, dzięki, bye. No dobra, możemy pokazywać. 3, 2, 1. Tak, tam mogę wam pokazać, bo widzę, że patrzycie. No to Monika, no, fajne, Monika fajne. Ma no nie, no wiadomo, no... No błagam. Właśnie twoja z boku wygląda jak koń. Sam jesteś koń! Masz taki ogon i mordę tylko bez ty. Dobra, napiszcie w komentarzu miłe komentarze. Dominiś, wyszło ci super, kokardka jest przepiękna. W ogóle na to nie patrzmy. O, tak jest super. Moi drodzy, czas na rundę czwartą i tym razem mamy też coś w sumie związanego z nami, bo mikrofon, jakby tworzysz piosenki, ja też jakieś tam mam piosenki, więc będziemy tak, śpiewać. Tak, jakieś tam. No jakieś tam. Naprawdę fajny masz, ja najbardziej znam to. Chcę tylko smidzać, nie można się bać. No to poszło jakimś viralem, nie mam pojęcia czemu, ale to akurat jest jedna, która się tak wybiła mocno. No więc, no, więc tak mamy. Także jest tematycznie. I tematycznie, ale zastanawiam się, czy my robimy tutaj taką kratkę? Myślisz, że to tak, nam wyjdzie? Ja myślę, że tak. Tylko, że będzie ciężko. No kurde, strasznie ciężko. Tłumacz po prostu dla nas. Dobra, ja sobie zacznę chyba od tego tutaj. I ja zacznę sobie od tego przycisku. Ej, dobra, nie jest źle. No u mnie trochę wyjechałem tu, ale no trudno. Najgorsza będzie ta kratka, ja to sobie przysmażę chyba. Dobra, podoba mi się to. No twój wygląda dobrze. Uff, teraz kratka. I co robisz tą kratkę? Mhm. No dobra, to próbuję i ja. To jest kurde. Oj, zobacz mi od tej pary nad tym, po prostu mi oczy załzawiły. Dobra, mam. Ja też zalewam już. Trochę mi się zaczyna robić zielony. Kurde, no! Smażę, ale no trudno. Ej, ale tak przepięknie pachną te pancake'i. Ej, ale poszło nam nieźle. No. A wydawał mi się taki skomplikowany jakiś ten mikrofon. Jest naprawdę git. Przecież mój trochę wygląda jak takie lody. Teraz przerwa znowu do reklamy. Ej, ja już chyba... Możesz spróbować. To mi się odczepia. No to nie. Czekaj, bo ja tego nie umiem nigdy przekręcać i mi się to łapie na pół. No dobra, próbuj. Dobrze wygląda! Ej, ej! Nie jest źle. Dobra, to przekręcam. Kurde, nie jest źle.
Ej! Wyrównanie. Naprawdę fajnie. No, no dobra. 3, 2, 1, taram! Ej, to wygląda dobrze. Wygląda... Ocena chyba... publiczności? Tak. No, spoko. No, ale bardziej mi się Moni podoba. No mi też, bo jest taki idealnie kształtowo, wygląda jak mikrofon. Tam tylko coś wystaje niepotrzebnie. Tu? Nie, u ciebie mówię. No bo się wylało. I teraz pozdrawiam cię, wybacz. Już nie ma. Co się wylało? Gdzie? Gdzie? Dobra, piszcie w komentarzach, co myślicie. Było bardzo wyrównanie, ale mi się też twój bardziej podoba. Ale myślę, że dalej Flaming jest top 1. Tak, Flaming totalnie top 1. A mamy jeszcze ostatni. Ostatnia runda. Zobaczymy, czy przebije, a wy, żeby się dowiedzieć, zostańcie do końca. Yes. Dobra, moi drodzy, czas na ostatnią rundę i tym razem mamy kostkę, ponieważ nasze pieski są tutaj z nami, więc robimy coś w temacie takim pieskowym. A wcześniej się spodziewali, że przyjadę z chrupką? Nie, w ogóle nie. A. Ale tak stwierdziłem, dobra, wezmę, bo mamy pieski, więc no, tak, tak. Są podobne, tylko kolorem się prawie różnią, tak. Więc... Ja już lubię. Już mi się nie podoba. Oj, moja mi się mega podoba. Zobacz. No, wygląda ładnie. Dobra. Ja chyba zalewam na biało, no. A ty widzę, że próbujesz. No, próbuję. Walczysz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że zakombinować z tym obrysem, czy... Dobra, nie, zalewam po prostu. No trudno. A może teraz dodam na takie mokre, szarego trochę i zmieszam? No. A co mi tam szkodzi? Zaryzykujmy. Kurde, najgorsze jest to, że ten szary się zmienia w zielony cały czas. Patrz. O nie, ja nie widzę, co tam się zadziało pod tym. Dobra, nie, no ja już to zostawiam, bo ja i tak nie. Ja przekręcam swój. Wiesz, jak to wygląda? Jak masz słoiczki w kuchni, segregację i tutaj powinien być napis na przykład mielony pieprz. To jest taka naklejka. To by było zarobiste. Super, no. No. No to jest to. Ale nie kość. Nie. Ale ja nie mówię hop, bo kurde, ja mogę też mieć tutaj... Zróbmy hop i zobaczymy, co będzie. Czekaj, ale nie wiem, czy moje już się... Dobra, ja swoje przekładam. Ja już na to patrzę. Nie no, ale fajnie, by tutaj coś napisać, to jest fajnie. A weź coś napisz. Dobrze, mogę dodać napis? No i pięknie. No i teraz on nie spłynęło. To ja muszę wam pokazać na szybko, bo spływa. Tadam! Wow. Ja mam efekty specjalne, plus 5 punktów. Wygląda ekstra. Wygląda jak zabawka dla piecka, okej? No. Dobra, teraz czas na twoje. To było zajebiste. Super wyszło, nie? Z tym efektem specjalnym. Kurde. Ej, z tej strony to zarąbiście by wyszło. Z tamtej się trochę rozlało, no. Ale jest potencjał. Przy no. Mojej teraz to w ogóle jakby nie ma podjazdu. Ale wiesz, ale nie twój ma taki vibe po prostu. Jest twoje vibe. Jest takie oryginalne. A moje kurde jest... Znaczy to w ogóle wygląda taka jak tekstura kości faktycznie w ogóle. Tak, no w sensie jest to podobne jak tak patrzę. No, ale wiesz co, to po prostu ten szary, on jak się no, podpieka, to ciemniej jest strasznie. Tak, dlatego... to prawda. No dobra, dobra, możesz pokazywać. No ja tutaj zaszalałem z efektem specjalnym, bo bez tego to była tragedia. Czy dobrze? Nie wiem, ale nie, uważam, że oba są super, szczerze. Ja bym nawet się pokusiła, że twoje jest lepsze, bo teraz jak coś napisałem... Ale jak napisałem, jak wcześniej napisałem, to nie wyglądało to w ogóle jak kość. Nie oszukujmy się. Widownia? Kurczę, oba są takie oryginalne w sumie. No średnio to, ale kocham Wasiu. Ale jak miło powiedzieć, oryginalne są. No. Nie, że źle, tylko po prostu oryginalne. No dobrze, moi drodzy, dajcie znać, jak wam się podobało i widzimy się w następnym. Bye!